Siemanko, cześć i czołem. Dziś pokazujemy wam nowego Need for Speed'a o podtytule Hot Pursuit. Ha, ha, ha. No dobra, teraz widzicie sobie mapę eventów, jakie mamy do rozegrania. Nie ma jakiejś specjalnej ścieżki fabularnej, tutaj po prostu wybieramy wyścig i go jedziemy. Jak zauważyliście, możemy wybrać stronę policji, jak i ściganych. Najpierw zademonstruję wam może, jak to jest być policjantem. W tym trybie nie wybieramy samochodu, jest on przypisywany nam odgórnie, my po prostu mamy wykonać dane cele. Na samym początku, zanim obejmiemy kontrolę nad naszym czterokołowcem, mamy takie wstawki filmowe, są bardzo fajnie zrealizowane filmowo. Nie są jakoś specjalnie długie, jednak z czasem chce się je coraz szybciej wyłączać. No dobra, nasze zadanie jest bardzo skomplikowane. Musimy ten samochód, który jedzie takim pijackim zygzakiem przed nami, doprowadzić do stanu nieużyteczności. To znaczy, musimy przygrzmocić w niego, ile fabryka dała, a raczej ile wytrzyma nasz samochód. Sprawę nie ułatwi fakt, że oba pojazdy mają porównywalne osiągi i jak widzicie, ciężko jest mi się do niego zbliżyć, jednak popełniane błędy przez sztuczną inteligencję doprowadzą do tego, że skończy się to epickim zatrzymaniem. No i po każdym takim evencie mamy standardowo odznaczenie, medal jaki dostaniemy i podsumowanie naszych punktów, które zdobyliśmy. One są tam dodawane do naszego konta, później wzrastamy levelem, no takie rzeczy. Jako że tamten tryb no może nie powalał specjalnie efektownością, pokażę wam teraz jakiś normalny wyścig z czasem, żeby było troszkę ciekawiej, również policyjne wydanie. No jak widzicie, teraz mogę wybrać samochód i postawię na Subaru Imprezę. Czemu? No z sentymentu, uwielbiam te samochody po prostu. No i jak widzicie, teraz rozgrywa się akcja cała nocą. Mamy jak najszybciej dojechać do punktu docelowego. Nie mamy tutaj żadnych przeciwników. Jak zobaczycie, za każde uderzenie w bandę dostajemy 2 sekundy dodatkowo do czasu. Za strącenie jakiegoś pojazdu 3 sekundy. Także no ja nazbierałem w trakcie tego przejazdu bodajże z 10, także trzeba uważać i się pilnować, mieć po prostu na baczności. Redakcyjny kolega z telewizji, Adrian Afgan Czerniak, powiedział, że ta gra jest brzydka. No, po części się z nim zgodzę, bowiem tekstury na przykład krzaków, no po prostu wyglądają, jakby ktoś na pańcie sprayem narysował, no ale cóż, w samej rozgrywce nie zauważycie tego, no nie ma czasu, mkniecie 200 na godzinę, nie da się takich detali zauważyć. I to jest po części też plus, że autorzy zastosowali efekt rozmycia, zamaskowujący te wszystkie błędy. Jak widzicie, w grze zaimplementowany jest cykl dobowy. Zaczynaliśmy późną nocą, a teraz zaczynamy o poranku. Tak na moje oko godzina 6:10, ludzie spóźnieni do pracy stoją w korkach. No i takie tego rzeczy. Liczne skróty pomagają oczywiście w szybszym dotarciu do celu. Jednak zapamiętujcie trasę, bowiem łatwo je przejechać, przegapić zwyczajnie, bowiem no, może tego nie widzicie, ale na ekranie dość sporo się dzieje. To tylko wyścigówka, ale akcja może być wartka.
No i wpadliśmy na metę, zdążyliśmy udaremnić złoczyńcę. Oczywiście znowu ekran podsumowania statystyk, kolejna mapka. No i pokażę wam kolejny tryb, tym razem z drugiej strony barykady. Tym razem pokażę wam tryb Hot Pursuit. Ha, ha, ha. Z drugiej strony będziemy uciekać przed policją. No i co? Wybierzemy sobie jakieś autko i ruszamy do boju. Aha, ryki silników brzmią naprawdę przekozacko. No i jedziemy. Nasze zadanie jest nie mniej skomplikowane niż w poprzednich trybach. Mamy dojechać na pierwszym miejscu i oczywiście nie dać się złapać policjantom, którzy za chwilę wyskoczą zza rogu niczym polska drogówka. No właśnie, a jeżeli o drogówce mowa, napotkałem właśnie na pierwszy z patroli. Nasz samochód to istny czołg, nie jest go w stanie nic rozjechać, a my po prostu taranujemy inne wozy. Bardzo fajny, zręcznościowy system. O, synku, zgrzeszyłeś. Drobna przestroga dla kierowców, nie próbujcie tego typu manewrów na drogach, bowiem skończy się to drobnym uszczerbkiem na zdrowiu waszym lub osób postronnych. Ja również oglądałem ten film, teraz jest moment, kiedy przechodzimy do przeszłości i zakrzywiamy czasoprzestrzeń, także... No dobra, przechodzenie do przeszłości średnio mi wychodzi, ale nie powiecie, drifty fajnie wyglądają. No i kolejny wyścig kończymy na pierwszym miejscu, nie było specjalnie trudno, znów zobaczymy sobie ekran podsumowania statystyk, pokażę wam ostatni już gameplay z kolejny wyścig, żeby was tutaj nie zanudzić, pewnie i tak już śpicie, no ale trudno. Żeby dodać dramaturgii, wybiorę tryb, w którym będziemy ścigać się muscle carami. Wszyscy będą mieli takie same pojazdy, równe szanse i tylko specyficzne wykorzystanie nitra pomoże nam w zwycięstwie. Even the line between concept and reality was beautifully drawn. Zapewne zapytacie, dlaczego nie opisuję wam interfejsu, raczej HUD-a gry. No, prosta odpowiedź, bowiem wszystko tu jest czytelne. Jeżeli ktoś czegoś nie wie, za chwilę śpieszę z wyjaśnieniami. Prawy dolny róg to prędkościomierz ze stanem naszego nitro oraz stanem uszkodzeń naszego pojazdu. Lewa, środkowa część ekranu jest to minimapka. Lewy, górny róg jest to stan naszych punktów notowań, które zdobywamy w trakcie jazdy. Na środku mamy lusterko, w prawym górnym rogu mamy naszą aktualną pozycję, ilość kilometrów do mety oraz czas. No tak na szybko podsumowując Need for Speed'a nowego, z tego co pograłem, to jest naprawdę bardzo przyjemna i wciągająca gra. Jeżeli już zaczniecie jechać jeden wyścig, będziecie chcieli kolejne. Rzadko kiedy mam takie uczucie, że wchłonę w grę i będę jeździł wyścigówkę szczególnie tak długo.
Naprawdę Kryterion spisał się na medal i widać, że to jest ich robota, szczególnie przy tak zwanych Need for Speedowych takedownach, kiedy kasujemy pojazd policji albo przeciwnika. A teraz klasyczny manewr wyprzedzania w F1. Grało się, oj grało. Powoli się z wami żegnam, czekajcie na Gieroniusy, bowiem mamy dla was bardzo ważną informację. Nie będzie ona najlepsza, jednak... No, powiemy wszystko w Gieroniusach. Trzymajcie się czołgiem.